Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Niektórzy patrzą na cierpienie jako na karę za zło, karę za grzech. Paraliż spotyka również tych ludzi, którzy czynią dobrze, są szlachetni. Bóg, tak rozumiem, dopuszcza cierpienie na człowieka dobrego, bo dopuszcza cierpienie na przyjaciół. Święta Teresa z Awila mówiła, że skoro dopuszczasz cierpienie na przyjaciół, to masz ich tak niewielu, właśnie przyjaciół. W tej perykopie jest mowa o człowieku sparaliżowanym. Utracił zdolność chodzenia, był dobrym sługą. Coś zostało w nim uszkodzone, jest porażony, bezwładny, zdany na innych, zależny. Jak trudno jest być zależnym, jak trudno. Chcemy być samodzielni. Ale Bóg stawia na drodze tego człowieka jego Pana. Moglibyśmy powiedzieć, ten Pan to jest istny anioł. Ten Pan pomaga słudze, szuka Jezusa. Niejednokrotnie czyjś paraliż, czyjeś cierpienie powoduje, że ci, którzy są wokół mnie, oni czują się posłanymi, aby szukać i znaleźć Pana Boga. Czują się posłani. To, co tracimy ze sfery życia duchowego czy moralnego, może powodować wielkie cierpienie. I warto zauważyć kogoś, kto chce nam pomóc. Nie powinniśmy odrzucać czyjąś pomoc. Człowiek, który odrzuca pomoc, może wydawać się, że jest samodzielny, a on tymczasem jest dumny, on jest pyszny. On nie chce się upokorzyć, bo przyjąć czyjąś pomoc oznacza być bezradnym, bezsilnym, małym, słabym. Tymczasem z tej pomocy należy skorzystać. To jest ciekawe, że najlepiej poznajemy innych wtedy, kiedy cierpimy. Najlepiej poznajemy innych. Jedni nas zostawiają, sądząc, że potrzebujemy od nich odpoczynku, nie zajmują się nami. Inni zaś robią, co możliwe, byśmy odzyskali nadzieję. I właśnie w tej perykopie poznajemy Pana, który szuka Jezusa dlatego, żeby Jego sługa odzyskał nadzieję. To jest szlachetne. Człowiek ujawnia swoją wielkość w tym, między innymi, że stara się, aby drugi odzyskał nadzieję. Kiedy drugi odzyskuje nadzieję, ten, który szukał Pana Boga, staje się wspólnotą z Nim. Wspólnotą. Wzruszające jest to, że o sługę troszczy się nie inny sługa, lecz jego Pan. Bolało go cierpienie sługi. I to współcierpienie
ze sługą pozwala mu spotkać Jezusa. Cierpienie, które przeżywamy z kimś drugim, może prowadzić do osobistego spotkania Pana. Dlatego wspomniana już siostra Faustyna, osoba, która zgodziła się cierpieć więcej, do czego to wszystko doprowadziło? Do tego, że wiele dusz nie zostało potępionych. Że wiele dusz, które właściwie szły do piekła, trafiło do nieba. Jezus mówi, wiele uratowałaś, bo zgodziłaś się za nie cierpieć. Gdy sługa cierpi, to tak jakby cierpiał i jego Pan. Tych mężczyzn nie łączyła jedynie konieczność, obowiązki, które trzeba wykonać. Wydaje się, że byli przyjaciółmi. Tam, gdzie jest poziom ducha, tam ludzie są sobie bliscy, bez względu na urodzenie, wykształcenie. Ale istotny jest ten poziom ducha. Gdy jestem blisko Pana Boga, każdy człowiek jest mi bliski. Setnikowi zależało na słudze. Jezusowi zależy na człowieku chorym, sparaliżowanym. Czy zauważamy, że komuś na nas zależy? Gdy tego nie dostrzegamy, łatwo chorujemy. Kiedy zauważamy ludzką obojętność, jesteś, to dobrze, nie ma cię, to też dobrze. Nie ma znaczenia to, co ty osiągnąłeś, do czego doszedłeś, kim jesteś, w wymiarze umysłu, serca. Kiedy ktoś się nami nie zajmuje, a my w swojej wrażliwości bardzo tego potrzebujemy, wówczas chorujemy. Czujemy się osamotnieni i do Jezusa często też drogi nie możemy znaleźć. Cierpienie łączy, ono zbliża nie tylko tych mężczyzn ze sobą. To cierpienie sprawiło, że znaleźli się bliżej Jezusa. On przyszedł do nich.